happy is the mother who bore you and nursed you? Rather, how happy are those who hear the word of God and obey it? Teach us to pray, just as John taught his disciples. When you pray, say, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread. And forgive us our sins, for we also forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the Holy Scriptures, God declared the Messiah would come to be the Savior of the world. The life of Jesus gives evidence that he is indeed the one the prophets spoke about. Isaiah prophesied that the virgin will conceive a child and will give birth to a son. Centuries later, the birth of Jesus was the fulfillment of that prophecy. The Holy Scriptures declared that the Holy One to be born would be called the Son of God. This means that Jesus was to be called the Son of God in a spiritual sense. We see this in how he lived his life. He healed people from disease, forgave their sins, turned them back to God, and promised them a place in God's eternal kingdom. He offered himself as a sacrifice for sin in their place, and then rose again, conquering death. Jesus said, "No one can take my life from me. I lay it down of my own accord." The life of Jesus not only fulfilled the writings of the prophets, but also confirmed the truth of God's holy word. The prophets declared, "The word of the Lord is flawless. Your word, O Lord, is eternal." Jesus himself said, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Jesus came to give us life in all its fullness. But when man disobeyed God in the Garden of Eden, he chose to go his own way, and his actions separated him from the Creator. The Holy Scriptures declare that all have sinned, and the payment for sin is death. This means a spiritual death, eternal separation from God. But just as God provided a ram to die in place of Abraham's son, so he sent Jesus the Messiah to die in our place. His life, death, and resurrection restored the relationship between God and all those who put their trust in him. Now, those who follow Jesus not only have their sins forgiven, but are saved from God's eternal judgment. They are assured of paradise and will live with him forever. It is this life and freedom from the guilt and power of sin that Jesus offers each person today. This does not mean following a religion, but choosing to have faith in Jesus, who says, "I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him." This means turning to God and trusting Jesus to come into our lives, to forgive our sins, and to make us what he wants us to be. It is not enough to intellectually agree with his claims, nor to have an emotional experience. We receive him by grace through faith as an act of the will. When people are ready to become followers of Jesus the Messiah, they may speak to him in a simple prayer. Perhaps you are ready now to open your life to God. If so, you may join in the following prayer to him, silently, in your heart.
Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. I confess and repent of my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Make me the kind of person you want me to be. As I become one of your followers. Amen. Jesus said about his followers, "My sheep recognize my voice. I know them, and they follow me." In order to experience the abundant life which Jesus promised, his followers talk to God each day in prayer and read or listen to his word. They tell others about him and meet regularly with those who love and follow him. Remember his wonderful promise. All power is given to me in heaven and in earth. Lo, I am with you always, even to the end of the world. Błogosławiona kobieta, która cię urodziła i wykarmiła. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i są mu posłuszni. Naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczał swoich uczniów. Módlcie się tak. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam nasze grzechy, jak i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Dawno temu prorocy napisali w piśmie, że Bóg ześle Mesjasza, by uratował grzeszników i pojednał ich z Bogiem. Życie Jezusa dowodzi, że istotnie jest On Zbawicielem, którego Bóg obiecał zesłać na ziemię. Prorok Izajasz napisał: "Oto Panna pocznie i porodzi syna." I tak się stało. Bóg swoją mocą sprawił, że dziewica Maria poczęła i urodziła Jezusa. Jak to mówi Pismo, ten cud narodzin był Bożym znakiem, że owo dziecko było Mesjaszem, tym, którego Bóg nazywa Synem Bożym. Kiedy ludzie widzieli Jezusa, ujrzeli w Nim naturę i potęgę Boga. On uzdrawiał ludzi, odpuszczał ich grzechy. Obiecał im też miejsce w swoim wiecznym królestwie. Jezus złożył swoje życie w ofierze i cierpiał karę za wszystkich ludzi. A potem powrócił do życia, ujawniając potęgę większą niż moc śmierci. Jezus Mesjasz rzekł: "Mam moc oddać swoje życie i mam moc znów je odzyskać." Życie Jezusa całkowicie spełniło proroctwa i potwierdziło, że Słowo Boże jest nieskazitelne i wieczne, jak to zapowiadali prorocy. Jezus jest Królem Świata. W Nim Bóg objawia siebie wszystkim narodom. Jezus przybył, by dać nam życie w pełni, takie, do jakiego stworzył Adama i Ewę. Ale oni nie zaufali Bogu i nie usłuchali Jego przykazania.
Piśmie jest napisane: wszyscy ludzie są grzesznikami, a karą za grzech jest śmierć. Ludzie, którzy zgrzeszyli, nie mogą żyć we wspólnocie z Bogiem. Podobnie jak Bóg oddał barana na śmierć w miejsce syna Abrahama, tak posłał Jezusa na śmierć w miejsce potomków Adama. Uczynił to, by ci, którzy uwierzą i zaufają Jezusowi, mogli mieć dostęp do Boga. Dlatego ci, którzy idą za Jezusem, unikną kary piekła i żyć będą z Bogiem na wieki. Kiedy Jezus zmartwychwstał, powiedział do swoich uczniów: w imię moje głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Jezus powiedział również, że ześle swoim uczniom Ducha Świętego od Boga, by był z nimi, objawiał im prawdę i dawał moc do podążania Jego drogą. Kiedy grzeszna, skruszona kobieta pokutowała i zdecydowała się podążać za Jezusem jako Panem, powiedział do niej: twoje grzechy zostały odpuszczone, twoja wiara cię ocaliła. Jezus powiedział, że kiedy ludzie prawdziwie miłują Boga, jest to dowodem, że On wybaczył ich grzechy. Jezus Mesjasz wzywa ludzi, aby szli za Nim. Ci, którzy zdecydują się zostać Jego wyznawcami, mogą nawiązać bliską więź z Nim takimi oto słowami: Boże Ojcze, jesteś sprawiedliwy. Dziękuję, że mnie kochasz. Żałuję, że nie byłem posłuszny Twoim przykazaniom i grzeszyłem przeciw Tobie. Dziękuję, że posłałeś Jezusa, by umarł za mnie na krzyżu i powstał z martwych. Dziękuję, że cierpiał za moje grzechy. Chcę iść Twoją drogą i przyjmuję Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Dziękuję, że wybaczyłeś mi moje grzechy, że otworzyłeś mi drogę, którą wkroczę do Twojego Królestwa, by trwać z Tobą po wieczne czasy. Proszę Cię, byś dał mi Ducha Świętego, aby był ze mną i prowadził mnie. Niech mi da siłę, bym kochał Cię z całego mego serca i żył tak, jakby się Tobie podobało. I niech ludzie chwalą Cię na całym świecie. Amen. Jezus powiedział do swoich uczniów: moje owce słuchają mego głosu. Znam je, a one idą za mną. Wyznawcy Jezusa spotykają się razem. Rozmawiają z Nim każdego dnia, studiują Jego słowa w Piśmie Świętym, starają się podążać za Jego przykładem i mówią o Nim innym ludziom. Jezus prowadzi ich i umacnia poprzez Ducha Świętego, który żyje w ich sercach. Stale pamiętają, co Jezus powiedział do swoich uczniów, zanim na obłoku wstąpił na swój tron w niebiosach: Bóg dał mi całą władzę na niebie i ziemi. Bądźcie pewni, że jestem z wami zawsze, aż do końca tego świata.